Dzień dobry. W piątek wyjątkowo w takim składzie kłaniają się Bartosz Serenda i Łukasz Janikowski. I witają w cotygodniowym, witają jak co tydzień w komentarzu prasowym. Tak. Tak może muzycznie powitamy. W lipcu, od 15 lipca do 30, czyli przez pół miesiąca, odbędzie się drugi festiwal muzyczny, Świat Muzyki, Muzyka Świata. Zainspirowała mnie ta nazwa, Muzyka Świata, i faktycznie to nie jest tylko i wyłącznie takie hasło, bo mamy między innymi w ofercie Oddech Północy, Anna Gad, Piosenki Europy, Chudoba Słowiańska się dźwiękomo, to mamy też dźwięki flamenco i tango. O tym na mamy kartce... coś, co się kojarzy z Italo Disco, z tego co tak. widzę. Tak, Ciao Ciao Bambina, czyli mamy to Nicola Paladini, 15 lipca, w tym właśnie jednym słowem zaczynamy. Miłośnicy muzyki będą mieli naprawdę wiele okazji do tego, żeby korzystać z i oferty. I dodam, nie tylko miłośnicy muzyki, ale także ludzi, których interesuje różnokulturowość, podróże, turystyka, no bo przecież istnieje coś jak turystyka na przykład kulinarna, istnieje też coś jak turystyka kulturowa, muzyczna, prawda? O tym na KCE, tam mamy taki plakat, a także w gazecie lokalnej na stronie 21. Zresztą odsyłamy na strony Kołtnowskiego Domu Kultury i Centrum Muzyki i Tańca, gdzie, tak. gdzie pełne spektrum i właśnie, informacji o tym. Dobrze, tym, dobrze, że powiedziałeś, o tym festiwalu na jest. Plakatach o tym jest informacja, ale powiedzmy o tym wyraźnie i głośno. Wejściówki trzeba odebrać wcześniej. Tak, w kasie CT. Tak, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Większość występów będzie na placu Piłsudskiego, ale w przypadku złej pogody zostaną przeniesione do CTM. Kolejny temat. Wychodzimy w ogóle ze świata muzyki, przechodzimy do śmieci. Brudnego świata śmieci, ale świata, gdzie się zarabia ogromne pieniądze. Nic nie daje takich pieniędzy jak giełda, ciężka praca na budowie, platformy wiertnicze i segregacja śmieci. Na stronie Forbesa, Forbes.pl, jest taki artykuł Tomasza Jóźwiaka, który się zaczyna bardzo intrygująco. Stop sortowaniu śmieci. To jest tytuł. I tak się zaczyna właśnie artykuł. Stop sortowaniu śmieci. Bo teraz podejrzewam, że cała masa ekologów zadrżała ze świętego oburzenia. Jest taka firma Bioelektra, to jest polska firma, która wymyśliła taki nowy sposób na segregację śmieci. Segregację, tylko że w trochę inny sposób, poprzez sterylizację. Śmieci są poddawane wysokiemu ciśnieniu, wysokiej temperaturze i pod wpływem ciśnienia, wysokiej temperatury. Nie jestem fizykiem, nie znam się na tym, znaczy, tylko przekazuję to, co... Także tracą wtedy logiczne dla osoby, która jest wodę. Przynajmniej trochę techniczna. Jestem humanistą w krwi i kości, ale śmieci pod wpływem tej temperatury, tak jak mówisz, zmniejszają swoją objętość, czyli są mniejsze, i zmniejszają swoją wagę, czyli są lżejsze. No bo została wytrącona woda, podejrzewam, w ten sposób z nich. Co za tym idzie, podejrzewam, ta woda w postaci pary idzie do atmosfery, tak? Czyli mamy zysk pod tytułem, nie wiem, większa ilość opadów, większa ilość deszczu w jakiejś tam perspektywie. Można ją pewnie odzyskiwać co w inny sposób. Co jest ważne, poprzez tą wysoką temperaturę... Sądzę, że one tak nie gniją. No właśnie, przez wysoką temperaturę dochodzi do niszczenia pasożytów i bakterii. Drobnoustrojów. Tak, a automatycznie następuje segregacja, ponieważ szkło na przykład i tam metale no, same się z automatu oczyszczają. Tak, nie poddają się jakby temu procesowi. Ta firma nie może się przebić troszeczkę z tą swoją ofertą. No bo wszyscy poszli w segregację odpadów, którą znamy. Doczytałem w tym artykule, on jest w ogóle z 26 maja, czy to nie jest jakaś świeżość, natomiast aktualizowany 15 czerwca, całkiem niedawno, był poddany aktualizacji, że każdego roku w Polsce kilkanaście ton śmieci komunalnych. Wydawało mi się, że więcej, że znacznie więcej. A to jest tylko kilkanaście ton przy nas w całej Polsce. I zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, tutaj przeczytam, bo nie zapamiętałem, tak wygląda ścieżka. Segregacja, recykling, spalanie i składowanie. A ta opcja jest troszeczkę inna.
Ciekawe. I może warto by było podpowiedzieć właścicielom firmy udanie się, nie wiem, ze swoim pomysłem do Dragon's Den. Może tam się uda zainteresować inwestorów. Widać, znaczy, prosto tutaj, brakuje wypromowania. Tutaj tego. Właśnie problemu z kasą nie ma, tylko tu bardziej jest problem z przepisami prawnymi i z takim ukształtowanym myśleniem. Być może jest to technologia przyszłości, po prostu, która się narodziła i dopiero będziemy, w każdym razie wypadałoby ją śledzić, tak, jak się rozwija i jak rośnie zainteresowanie nią, czy rośnie. A propos segregacji śmieci, czyli nowego sposobu na życie, prawda, bo segregacja śmieci, zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia, rekreacja, no to a propos tego chciałbym, żebyśmy może powiedzieli o tym, że w ten weekend w Oporowie odbędzie się piknik taki zdrowotny, robiony w ramach tego projektu norweskiego przez Starostwo Powiatowe. W Oporowie zaczyna się wszystko... Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Zaczyna oprócz się... tego, że są tam różnego rodzaju wydarzenia, nie wiem, sportowe, kulturalne, to najważniejszy jest chyba to ten program badań zdrowotnych, który jest realizowany. Tak, to jest taki rdzeń. Każdy, kto się uda na tym pikniku, może skorzystać z porady... Kto się uda na ten piknik, przepraszam bardzo, może skorzystać z porady lekarskiej, zbadać sobie ciśnienie, tak? Zdaje się poziom cholesterolu określić i uzyskać pewne informacje na temat własnego stanu zdrowia, ewentualnie jakąś poradę, gdzie udać się z jakimś problemem, który mu doskwiera. No ale to przede wszystkim, ponadto, oprócz tego, o czym powiedziałeś, bo to jest najważniejsze, przede wszystkim, to ponadto jest tak, że taka, myślę, że całkiem miła zabawa na świeżym powietrzu. Od 14 godziny 21 czerwca, od 14 godziny zaczynamy, o godzinie 20 rozpoczyna się koncert muzyki ukraińskiej, folkowej. Tak zastanawiam się, co tam może być grane. Ja wiem, może jak ukraiński folk w ukraiński tym czasie. Folk w tym czasie, no trudno tutaj od tej sytuacji międzynarodowej uciec. Ja pobiegnę w nieco inną stronę, bo muszę wejść słowo. Jeżeli mówisz o pobiegnę, to chciałbym pokazać tak rozkładówkę Bieg Foresta w gazecie lokalnej i od razu spytam się, a czy ty, hasłem amerykańskim, a czy ty już biegłeś? Nie, ja sobie pojawiłem się na starcie i przygotowywałem z tego relację. Ja też nie biegłem w tym roku. Ale wróćmy do tego. Wróćmy do tego, co chciałem powiedzieć, bo moim zdaniem to tutaj cały ten projekt tych pikników realizowanych przez powiat zajmuje się starostwem od 2007 roku i pierwszy raz widzę, że powiat dostał grant i to jeszcze grant w takiej wysokości. Że dużo, tak, czy poważnie. Że mało? Że dużo, no, tak? Moim zdaniem jest to bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza jak na tego rodzaju przedsięwzięcie. Projekt trudny do realizacji, trudny to do jest realizacji i do rozliczenia, bo i to jest do rozliczenia podejrzewam też. Ale jednak można. Przez lata słyszeliśmy, że powiat nie ma takich możliwości jak poszczególne gminy, które się o różnego rodzaju granty dofinansowania starają. A tu proszę bardzo, dostał 3,5 miliona złotych prawie. A nocnik nie dostał. No czym, to troszeczkę o czym to mowa? Smutniejsza. O czym mowa? W Łęczycu od kilku lat, zdaje się, że od 10 lat występuje taka cykliczna impreza. To jest impreza turystyczna, organizowana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Łęczycy. Tak, na terenie więzienia, zdaje się. Pod nazwą, zamku w Łęczycy. Wiem, że były też nocniki w więzieniu organizowane. I to jest impreza... o nazwie Nocnik. Chodzi o to, że w nocy muzyka turystyczna, Nocnik. Zaczęło się tak zupełnie spontanicznie, tak zabawowo, tak? A z tego wyszła duża impreza, całkiem duża impreza. No i proszę Państwa, tak, od 10 lat potwierdzam, o tym na stronie 10 w zakładce Powiat Łęczycki, na stronach łęczyckich. No i okazuje się, że w tym roku strony się jakby nie doszły do porozumienia, nie dogadały, bo z tego tak chyba wynika. Paweł Czarnecki, to mój kolega, prezes tego oddziału Łęczyckiego, twierdzi, że nie dostaną, że potrzebują na to 50 tysięcy i tu jest pewien problem. Natomiast Krzysztof Lipiński, burmistrz, jest zaskoczony takim obrotem spraw, jak czytamy.
i też ma jakby zupełnie inny punkt widzenia na w sprawie, dlaczego ten notyng się nie może odbyć. No proste, no jak każda tego rodzaju impreza, wiadomo, że nie odbędzie się bez pieniędzy, tak? Więc siłą rzeczy czasem mnie zastanawia podejście co niektórych osób odpowiedzialnych, nie wiem, dzielących pieniędzmi rządzących, że zachowują się troszkę jak taki Cerber, który chociaż ma tam jakieś środki na kulturę, to pilnuje ich, powiedzmy, żeby ich w żaden sposób nie wykorzystać, nie zużyć. Potem się podejrzewam, można pokazać na przykład przed radnymi, wykazać, że ma się nadwyżkę budżetową. Tak? No i taka stara zasada, ona się ciągle sprawdza, kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo o władzę. W tym przypadku najprawdopodobniej chodzi o pieniądze. No, w Łączycy zmieniła się władza, tak, po ostatnich wyborach samorządowych. Skończyła się epoka burmistrza Olszewskiego, to wrócił znany skądinąd, pamiętany, podejrzewam, nie znam się, przyznam się, że na polityce łęczyckiej się nie znam, nie wiem, kto tam... No i cóż, być może jest to jakieś pokłosie tej wymiany na stanowisku burmistrza, choć mocno tutaj gdybam. Jeśli pozwolisz, to przyjedźmy ciuchcią wąskokotorową do Krośniewic, trwają rozmowy o tym, żeby przejąć całą trasę na odcinku Krośniewic-Ozorków i to byłby hit. Kolej wąskotorowa jeżdżąca z Krośniewic do Zorkowa. Kolej krośniewicka ma jedną słabość w porównaniu do innych kolejek, z którymi patrzyłem, które sprawdzałem w internecie, innych kolejek wąskotorowych, które działają w kraju, choćby działają sezonowo, tak, w okresie letnim. Mianowicie, no, niezbyt wiele takich atrakcji turystycznych na trasie, typu, nie wiem, jakieś górki, jezioro. Tak, tego nie ma faktycznie. Tego nie ma. Jest, powiedzmy, trasa ciągnie się wśród pól, jest to dość monotonny krajobraz. Nie wiem, co można by było pokazać, gdyby ona rzeczywiście jechała na Kujawy i z Kujaw. Tak, ale na przykład kolejka, która jest pod Łodzią wąskotorowa, nie pamiętam miejscowości, a nie chcę pomylić, od Łodzi 10-15 km, daje sobie jakoś radę. Proszę Państwa, na targach turystycznych w Łodzi, tych na stylu kultur, oni wystawiają się co roku ze swoją ofertą. Przed swoim stoiskiem stoją tacy przebrani za kolejarze w swoich takich uniformach, trochę na stare zrobione, i przedstawiają swoją ofertę. I proszę Państwa, no dzisiaj mówimy o tej kolejce. Tak, bo ta kolejka jest, no, to jest taka nasza perełka, tak? Tylko że właśnie ta kolejka wąskotorowa jest zagrożona, o ile to jest dobre słowo, tym, że nie Kutno, nie Krośniewice ją przejmie, tylko właśnie Łęczyca. I to Łęczyca będzie obsługiwać kolejkę na linii Krośniewice-Ozorków, jeżeli oczywiście dojdą wszystkie dobre skutki. Jeżeli znajdą się na to pieniądze i rzeczywiście będą chciały to zrobić, no to trudno, no, co mam powiedzieć, tylko przyklasnąć, tak? Że ktoś się chce za to wziąć i to wskrzesić. Zacytuję. Bo przykładowo nie chcę nic tutaj, drobny kamyczek do ogródka władz Krośniewic, ale oni tak traktują tę kolejkę jak przysłowiowe piąte koło uwozu trochę. Koło. Zacytuję artykuł też ze strony łęczyckich gazety lokalnej o tym, czy Łęczyca rzeczywiście przejmie kolej wąskotorową na odcinku Ozorków-Krośniewice. Zdecydują radni, którym zostanie przedstawiony odpowiedni projekt uchwały. No, pytanie, czy gmina Krośniewice będzie... Generalnie tam jest dość skomplikowana struktura własności, tak, tej kolejki, bo to wymaga, kiedyś jak w tym temacie siedziałem, to wymaga naprawdę porozumienia całego szeregu gmin, przez trasę których przechodzi ta kolejka. Choć widzę, że Łęczyca dość prężnie działa na kierunku turystycznym, tak? Bardzo prężnie. Z tego czasu centralny łuk turystyczny. Być może naturalną koleją rzeczy będzie przejęcie i uruchomienie tej kolejki, której trasa, jakby nie patrzeć, troszeczkę się z trasą łuku pokrywa. Tylko jeszcze zwróć uwagę, że też Łęczyca nie ma walorów turystycznych, podobnie jak Kutno. Jedynym walorem turystycznym Łęczycy jest romański szlak, tak. Jest romański szlak. Dobrze, jak zwał, tak zwał, my też możemy sobie taki szlak nazwać. Szlak. Jest teraz tam, skansen. No, nie wiem. Skansen, który jest mało ciekawy, ponieważ jest niewielki i w porównaniu z skansenem w Kupce. To pierwszy etap, tak. No, a tylko to trwa już tam któryś czasu. Znaczy, ja bym. Tak, dlatego tego nie było, to zostało stworzone, więc oni nas wyprzedzają, natomiast to, co oni mają jakby od pradziejów, to jest tylko ten zamek i ewentualnie kolegiata w Tumie. No dobra, okej, to jest przekonujące. Natomiast Kutno ma bitwę nad Bzurą, którą ma Pałac Saski,
Ale Bitwa nad Bzurą jak jest eksponowana? No więc, dlatego Łęczna nas wyprzedza ciągle czymś. Natomiast też nie ma jeziora, też nie ma gór, też nie ma morza. No ale mają zalew. To już mają zamek, ten zamek tylko zamek, wyłącznie. No i zalew ta kolegiata. Ta kolegiata jeszcze. Mówimy o tym zamku i o tej kolegiacie, ale my mamy inne rzeczy ciekawe. No. No, a właśnie, a propos ciekawych rzeczy, jutro o godzinie 16 w Kutni wyrusza spacer po zabytkach Kutna, ale tym szlakiem właśnie kultury żydowskiej, która była tutaj bardzo mocna. Warto się wybrać, no bo naprawdę podejrzewam, że mało osób sobie zdaje sprawę, ile śladów kultury żydowskiej jeszcze do dzisiaj jest w Kutnie. I to nie jest tylko i wyłącznie cmentarz, to nie jest tylko i wyłącznie dom Wolfa Ascha na Sienkiewicza, ale kilka jeszcze innych miejsc. Jak chociażby jedna z restauracji, która też mieści się w budynku należącym niegdyś do gminy żydowskiej. Ale o tym to podejrzewam dowiecie się Państwo podczas spaceru. Nie wiem, mówiliśmy o odjazdowym bibliotekarzu? I jutro również. Jutro biblioteka kolejny raz robi rajd rowerowy. Tak, tym razem właśnie do Krośniewic, co ciekawe do wspomnianej przez nas wąskotorówki. Trasa wiedzie, a więc dla bardziej doświadczonych cyklistów, że tak powiem, jest to trasa, no bo to w tam i z powrotem to będzie około 40 km, 35, 36, nie chcę się pomylić. Bo to jeszcze tam dojazd wokół Krośniewic, to będzie około 40 km. No, nie zostaje nam nic innego, jak zakończyć, drodzy Państwo, dzisiejszy komentarz. Wyjątkowo weekendowy. Chociaż ja dawno temu w piątki właśnie komentarze robiłem. Więc powiedzmy, powrót do tradycji. Jednodniowy. Jednodniowy powrót do tradycji. Za uwagę dziękuję Bartosz Serenda. Dziękuję bardzo. Łukasz Janikowski. To był komentarz prasowy. Do widzenia.